Hej, witajcie, tutaj Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś postanowiłem wypowiedzieć się na temat taki troszeczkę pieczący w te części ciała dolne i chodzi mi tutaj o Founders Pack do Heroes of the Storm, paczka założycielska, która daje wam dostęp do bety. Kup se betę, idź kup se betę. Okej, okay. Powiem wam, że jeżeli chodzi o Heroes of the Storm i o tą paczkę założycielską, to naprawdę przesiedziałem trochę czasu na różnego rodzaju forach, na social mediach i te sprawy, i zauważyłem dziwną zależność, że gdzieś na tych polskich stronach, polskich forach jakoś bardziej troszeczkę negatywnie wypowiada się na temat tej paczki, niżeli na przykład co do innych krajów gdzieś tam amerykańskich czy te sprawy. Oczywiście, nie mówię tutaj, że polskie społeczeństwo tylko narzeka, bo zdarzały się i nawet bardzo często i dużo na różnych innych angielskich forach i na różnych social mediach hejty na zasadzie: o, kupujemy betę, Blizzard się sprzedał, każe nam teraz dawać pieniądze, żeby grać w swoje niedokończone produkty. Więc to nie jest tak, że tylko Polacy, tak? Natomiast zauważyłem, że troszeczkę bardziej Polacy narzekają na to. To tak tylko na boku. Heroes of the Storm. Jest to gra MOBA, która jest aktualnie w becie. Od stycznia jest w legitymacyjnej becie, nie wiem jak to nazwać, oficjalnej becie zamkniętej, dlatego trzeba uzyskać dostęp poprzez różnego rodzaju konkursy, ewentualnie dostać jakiś klucz, ewentualnie jakieś tam inne rzeczy. Pojawiła się jeszcze jedna opcja, która zwie się Founders Pack. Jest to paczka założycielska, ja to lubię nazywać paczka wspierająca Blizzarda, która umożliwia wam po zakupie granie w grę od razu na miejscu i na dodatek dostaje się różnego rodzaju bonusy. Koszt tej paczki wynosi 35 euro i w skład tej paczki wchodzą trzy postacie: Tyrande, Diablo i Raynor, więc mamy supporta, tanka i DPS-a. Do tego do każdej z tej postaci dostajecie skina dosyć fajnego i także dostajecie jakiegoś tam mounta, takiego wilka śmiesznego, no i jeszcze do tego dostajecie 2500 chyba sztuk złota, z tego co pamiętam, które możecie wydawać na postacie, na różne ten, więc jak najbardziej macie super start po zakupie, macie już od razu postacie, macie już wszystko. I teraz oczywiście jest to troszeczkę kontrowersyjne, tak, bo mamy tutaj, żyjemy w czasach, gdzie gry i różnego rodzaju bety, early access, płaci się za to i tak naprawdę troszeczkę jest słabo, tak, bo deweloper każe nam płacić za to, żeby pograć we wczesną wersję swojej gry i żeby przetestować ją dla niego, tak, czyli, no nie wiem, jakby to powiedzieć w skrócie, po prostu, no nie wiem, mamy zapłacić za coś, co jest po prostu niedokończone, tak, więc to jest troszeczkę niefajne. I większość gier, która w takiej fazie się pojawi, czyli Early Access i te sprawy, gdzieś tam się nie pojawia, ewentualnie nie spotykają się z jakby wymaganiami graczy, czyli powiedzmy są po prostu słabe te gry i nie do końca deweloperzy są czasem w stanie coś poradzić na to, więc wiecie, kupujecie grę i okazuje się krapem i zostaje krapem do końca świata. Tutaj jeżeli chodzi o na przykład, też jeszcze są takie różne bariery, że na przykład gry wychodzą na Early Access, możecie sobie grać i później deweloper stwierdza: a wiesz co, jednak nie, ja jednak na razie koniec, i przez rok nic się nie dzieje. Na przykład tutaj na ekranie mam Cube World'a, którego kupiłem i od roku czasu praktycznie nic się nie dzieje z nim. Jeżeli chodzi o nowsze tytuły, no to tu mogę podać sobie H1Z1, który także pojawił się w becie. Gra będzie później darmowa i musicie zapłacić za dostęp do bety i grać w grę, która jest naprawdę fatalna moim zdaniem. Znaczy są różnego rodzaju hardkory, którzy nie wiem, lubią jakieś army i inne niedokończone gry i się tam troszeczkę katować, natomiast ja nie mówię. Dla mnie to jest po prostu gra, z moich obserwacji, z tego co grałem, gra po prostu nie jest warta tyle, ile trzeba zapłacić. 20 dolarów czy ileś, whatever, okej, zostawiam. Wypadałoby opowiedzieć troszeczkę o plusach i minusach tej paczki, bo oczywiście takie też się pojawiają. Ja muszę zająć oczywiście tutaj dwa stanowiska, przynajmniej postaram się. Tylko pamiętajcie, że w głębi duszy ja jestem bardzo jakby pozytywnie nastawiony do tej gry. No i pojawiają się też osoby, które na przykład mówią: o, Heroes of the Storm to gówno, nie kupujcie tego i te sprawy. Natomiast zajmę tutaj stanowisko i myślę, że zaczniemy troszeczkę pozytywnie. Opowiem o plusach tej paczki. Plusy tej paczki są następujące, że jeżeli nie dostaliście dostępu do bety, jesteście zainteresowani tą grą, możecie sobie kupić w tym momencie i
w tym momencie już dzisiaj sobie pograć, ściągnąć grę i grać cały wieczór. I osoby, które prawdopodobnie były zainteresowane, już nakupowały tych różnych paczek. Ja widziałem, bardzo dużo graczy kupiło to. Jeżeli nie macie środków, no to pewnie jeszcze tam czekacie. Oczywiście jest to dla osób, które są troszeczkę niecierpliwe, ewentualnie mają straszliwego pecha. Plusem jest to, że możecie oczywiście jeszcze dostać dostęp do bety, więc nie martwcie się. To, że wyszedł jakby tam płatny dostęp do gry, nie oznacza, że gra, że już nie możecie dostać żadnego darmowego dostępu. Możecie, jest pełno konkursów, które gdzieś tam na internecie się pojawiają, wystarczy troszeczkę porozglądać się, ewentualnie na fanpage'ach różnych gdzieś tam pojawiają się informacje, Flamey na przykład wkłada różnego rodzaju info na temat konkursów, także pojawiają się jakieś konkursy na Hot Center, na blizzone.pl i te sprawy, więc zajrzyjcie oczywiście tam. Kolejnym plusem będzie to, że zawartość tej paczki jest to więcej niż, znaczy zawartość tej paczki, jakby cena tej paczki jest mniejsza niż kupowanie wszystkich elementów jej osobno. Chodzi mi tutaj, że postacie, skiny, mount i ten powiedzmy gold, jest to wydatek rzędu 50 ewentualnie, znaczy od 50 do 60 euro, tak mi się wydaje. Więc po prostu kupując to wszystko osobno wyjdzie nam około 50 euro, a paczka kosztuje 35 euro, więc wydaje mi się, że ona się opłaca, bo tak naprawdę śmiem powiedzieć, że ten dostęp do bety jest dodatkiem do tego, co tam dostajecie, więc gdy wchodzicie do tej gry, nie wchodzicie z pustymi rękami, tylko macie już trzy postacie, które mogą wam się spodobać, mogą się nie spodobać. Jeżeli się nie spodobają, to zawsze macie już trzy postacie z głowy z tych 10, które trzeba mieć na gry rankingowe. Trzeba mieć 10 postaci, żeby móc grać gry rankingowe, więc macie już te trzy postacie z głowy i możecie już tam zbierać sobie te inne postacie. Więc to jest jak najbardziej plus moim zdaniem. Minusy, teraz minusy. O tak, trzeba o minusach opowiedzieć, bo to także jest ten. Tak jak mówiłem, nie jestem fanem płacenia za gry niedokończone, więc to na pewno będzie minus, że Blizzard każe sobie płacić za dostęp do gry, która jest w becie i tak trochę what the fuck i te sprawy. Natomiast tutaj usprawiedliwieniem takim moim, oczywiście, jeżeli ktoś nie chce, to niech se wymutuje. Moim usprawiedliwieniem będzie to, że w tej paczce są różnego rodzaju zawartości, które po prostu nadrabiają to, że dostajecie te postacie i na przykład to się różni, bo możecie kupić sobie dostęp do gry za 20 euro, a za 35 euro macie powiedzmy dostęp do tej gry plus różne tam wiecie jakieś skiny i dodatki i te sprawy, więc to na pewno będzie minus, że trzeba sobie płacić za te rzeczy. Wydaje mi się, że to jest chyba jedyny minus. Nie, a jeszcze jednym minusem będzie cena. Okej, to będzie cena. Cena oczywiście zależy to od naszego portfela. Jedni mają więcej pieniędzy, drudzy mają mniej pieniędzy. Oczywiście szanuję wszystko, wszystkie sytuacje, ja rozumiem jak to wszystko wygląda. Natomiast 35 euro, powiedziałbym, że jest to troszeczkę taka cena, no duża za betę gry, która będzie później darmowa. Rzeczywiście to mi tak troszeczkę, powiedzmy, nie smakuje. Tak jakoś, jak to mówię, no to tak troszeczkę dziwnie, wiesz, zapłać 150 zł za grę, która później będzie darmowa. O tyle to jest dobrze, że rzeczywiście później jak ta gra wyjdzie po tej becie, no to będziecie mieli oczywiście te skiny i te sprawy i tego mounta, którego można jedynie dostać właśnie z tej paczki założycielskiej, to będzie później rarytas, jeżeli na przykład ktoś będzie grał później. Ale cena 150 zł, to 35 euro, to będzie ze 150 zł. To rzeczywiście nie jest jakaś taka, wiecie, cena mała, z tego względu, że jest to cena praktycznie całej pełnej wersji gry na Steamie czy jakiejś tam innej platformie, która oferuje gry typu AAA, czyli AAA tytuły różnego rodzaju, nie wiem, na przykład ostatnio wyszedł, co tam, Dying Light moglibyście sobie chyba za 150 zł kupić około, więc moglibyście w tej cenie mieć pełnoprawną, fajną, dobrą grę, tak naprawdę ewentualnie parę mniejszych i te sprawy, więc moim zdaniem to jest też troszeczkę takie aha. No i przejdźmy teraz do mojej opinii. Moja opinia wygląda następująco. Jeżeli masz pieniądze, no to kup. Jeżeli nie masz, to nie kupuj. Jeżeli lubisz, kup. Jeżeli nie lubisz, nie kupuj. Proste. Bardzo wiele ludzi na internecie prosto w twarz mówi po prostu: słuchaj, nie kupuj tego, nie polecam, nie kupuj. A ja z drugiej strony mówię troszeczkę inaczej, bo ja, to nie ode mnie zależy tak naprawdę, czy wy to kupicie, czy nie. Ja mogę was zachęcić, mogę was zniechęcić te sprawy, natomiast mówienie wprost nie kupuj jest po prostu bardzo nieładne, moim zdaniem, bardzo nieładne. Ja wolę użyć na przykład
stwierdzenia, jeżeli chcesz, no to kup, tak? Ja tutaj mogę zaoptować, jestem bardziej nastawiony pozytywnie do tej gry. Ta gra ma naprawdę duży potencjał i muszę zrobić oczywiście film na ten temat. Różnego rodzaju mapy, świetna rozgrywka, jeżeli macie kolegów, przyjaciół i te sprawy, możecie naprawdę świetnie się bawić. Gra jak najbardziej konkurencyjna, bardzo, bardzo fajnie się w nią gra. No i to co mówię, mój pogląd jest taki, że paczka założycielska mogłaby być troszeczkę tańsza. Wydaje mi się, że wydatek rzędu 20 euro byłby jak najbardziej okej. Nie wiem, odjąć jedną postać, jednego skina czy coś i byłoby naprawdę okej. Myślę, że 20 euro byłoby bardziej strawne niż 35, które zapłaciliśmy za Mists of Pandaria, w sumie to mówiłem. Zrobiło się strasznie ciemno na kamerce. Natomiast to jest moje stanowisko. Jak najbardziej polecam. Polecam z całego serducha i pamiętajcie to, co mówię. Nie dajcie sobie wmówić w internecie, żeby nie kupować tego. Jeżeli ktoś wam mówi prosto nie kupuj tego, to po prostu jest kurczybykiem złym. Pamiętajcie, słuchajcie się bardziej siebie niż innych. Ja mogę tylko was nakierować na drogę. Gra jest świetna, nie będziecie żałować, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli jesteście fanami tego gatunku, podoba wam się na przykład uniwersum, postacie różnego rodzaju, jak najbardziej okej. Tak jak mówię, gameplayowo gra sprawuje się świetnie. A tymczasem trzymajcie się i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa, cześć, do zobaczenia.